To jest dworzec Warszawa Stadion. A to jest nowa Kia Optima GT, którą dzisiaj zamierzam przetestować. Zapraszam. Cześć wszystkim. Na początek ogłoszenia parafialne. Otóż jeśli marzyliście zawsze o tym, aby dostać na cały weekend nową Kię, do tego z pełnym bakiem paliwa, to taka szansa będzie, obejrzyjcie film do końca. Będzie to taki konkurs, który zorganizowaliśmy razem z AS Motor, z warszawskim dealerem Kii. Zasady banalnie proste, ale o szczegółach na koniec, także zobaczcie sobie, jak to zrobić. A teraz przejdźmy do testu tego pięknego samochodu, którym jest dzisiaj Kia Optima w wersji GT. Model, którym jadę, to, tak jak mówię, wersja GT, czyli mamy tutaj dwulitrową turbobenzynę o mocy 245 koni. Jest to wersja sedan z mega bogatym wyposażeniem i jeżdżę sobie tym samochodem już od pewnego czasu. Na początek, jakie tu były w ogóle silniki? No, były takie. Oferta silnikowa w nowej Optimie nie jest jakoś szczególnie bogata. Mamy tak naprawdę trzy silniki, dwulitrową benzynę o mocy 163 koni. Mamy jednego diesla 1.7 CRDI o mocy bodajże 141. No i mamy to, czyli dwulitrowe turbo o mocy 245 koni. Czyli jak widzicie, nie ma tu żadnej bogatej palety silników do wyboru, bo są w zasadzie trzy. Ja tym dwulitrowym o mocy 160 paru koni i dieslem nie jeździłem, także nie będę się wypowiadał na ich temat, bo nie lubię mówić o autach, których po prostu nie znam, no nie jeździłem nimi, więc nie jestem w stanie ich porównać do tego konkretnego modelu. Ale przechodząc do niego, dostajemy 245 koni, wygląd naprawdę bolidu, coś niesamowitego, więc powiem od początku. Ja odebrałem ten samochód od Kii, wsiadłem do niego. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, a w zasadzie w uszy, to jego dźwięk, bo wsiadacie i każde dotknięcie gazu wydaje wam się, że jedziecie V8-ką, za chwilę wystartujecie wręcz do góry, bo dźwięk jest niesamowity. No oczywiście jest to dźwięk, który dobywa się stąd, czyli z głośników. No można powiedzieć, że w pewien rodzaj ściemy jest coraz częściej stosowany dzisiaj przez producentów, ale można to wyłączyć, ja bym tego nie robił, mnie się to podoba. Wiem, że to jest nieprawda, ale jednocześnie daje wam to bardzo fajne takie odczucie jazdy czymś jeszcze fajniejszym niż macie. Ma to pewien minus, bo chcecie tego słuchać cały czas, a żeby to słyszeć, to musicie cisnąć gaz, więc no będziecie mieć i większe spalanie i przede wszystkim większe spalanie, także na dwoje babka, no macie przede wszystkim możliwość wyłączenia, nie podoba się, wyłączacie, podoba się, słuchacie. Fajna, moim zdaniem fajna sprawa, która po prostu prowokuje do szybszej jazdy. To była pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w oczy, na którą zwróciłem uwagę, a druga to coś w sumie może trochę dziwnego, może to się niektórym wyda dziwne, ale dostajesz 245 koni, wsiadłem w ten samochód i o ile i też przez ten dźwięk, który powoduje takie może podświadome odczucie jazdy czymś dużo szybszym niż jeszcze w rzeczywistości jest, to do tych prędkości, powiedzmy 80-90, czy ze startu zatrzymanego, czy jedziecie wolno, potrzebujecie szybciej, jest nawet bardziej niż ok, jest naprawdę fajnie, to ja wyjechałem sobie na szybszą trasę, też z kolegą, i obydwaj mieliśmy odczucie, że no coś brakuje, no myśleliśmy, że będzie coś więcej. To jest może głupie, bo macie praktycznie 250 koni i na pewno też jest to kwestia tego, z czego się przesiedliście, czym jechaliście wcześniej, ale jest pewien niedosyt. No i ja tak troszeczkę jeździłem z tym pewnym niedosytem, gdzie pomyślałem sobie, że no dobra, ale zaraz, to nie jest sportowy samochód, to jest limuzyna klasy D. Tu nie ma mieć sportowych osiągów, tu nie ma 400 koni. Te moce ponad 200 koni, mamy takie, myślę, że dwie tendencje, bo z jednej strony downsizing prowadzi do tego, że mamy te małe silniczki i często właśnie te 100 koni, a z drugiej strony coraz więcej samochodów ma jednak moce duże, więc 250 koni nie robi dzisiaj już takiego wrażenia jak kiedyś. I myślę, że
tak właśnie trzeba traktować ten samochód. Ja trochę źle zacząłem, bo myślałem, że wow, rakieta, tu nie wiadomo, co można robić. Nie, to jest szybka limuzyna i tak trzeba do tego podchodzić. Dźwięk, który właśnie słyszycie, o którym mówiłem, będzie Wam dawał wrażenie, że jedziecie czymś szybszym, a tak naprawdę jedziecie po prostu szybką limuzynką klasy średniej. I jeśli w ten sposób zaczniemy podchodzić do tego samochodu, to ja tu już wtedy żadnego niedosytu nie mam, a mogę zrobić jeszcze jedną rzecz, czyli mam tutaj przycisk Drive Mode, czyli mamy tryb Eco, tryb Normal i tryb Sport. Przeczytałem gdzieś, że tryb Normal jest to tryb dla menadżera w pracy, tryb Eco jest to tryb dla ojca z rodziną na wakacjach, wolna, bezpieczna jazda, a tryb Sport to dla 20-parolatka. No jakbym miał się odnieść, to jeśli masz 20 parę lat, to Cię przede wszystkim nie stać na ten samochód. Jeśli jesteś menadżerem, to po pierwsze prawdopodobnie nie jeździsz Kia, tylko jakimś BMW albo Audi, a jeśli jeździsz Kia, to masz wachę za darmo, więc nie będziesz jeździł w trybie normal. A co do Eco się zgodzę, bo do takiej naprawdę spokojnej jazdy, żeby palić mniej, wakacje z rodziną, nigdzie się nie śpieszymy, jest naprawdę ok. Mówiąc też poważniej, ten tryb Sport zmienia samochód nie w taki sposób, że nagle wow, dostałem nowe auto, bo czasami tak jest w samochodach. Czasami jest też tak, że nie dzieje się kompletnie nic, jak w polskim filmie. Tutaj jest jakby trochę, powiedzmy, po środku, czyli nie macie wrażenia, że nagle samochód dostał nowe życie, nie macie wrażenia, że ktoś was oszukał i nie zmieniło się nic. Samochód prowadzi się lepiej, na pewno głośniej dochodzą dźwięki tego, nazwijmy to, sztucznego silnika z głośników. Prowadzi się, tak powiedzmy, ja mam wrażenie, że usztywnia się układ kierowniczy, ale może to jest wrażenie. Myślę, że oczywiście jest to najfajniejszy tryb do takiej jazdy dla kogoś, kto lubi no troszeczkę więcej od jazdy, a nie tylko A i B. Także fajnie, że jest ta możliwość. I chciałbym tutaj też przejść do jeszcze jednej rzeczy, którą właśnie... Jeśli oglądaliście test Sonika, to widzieliście, że ja byłem taki trochę zmieszany, bo samochód miał układ kierowniczy, zawieszenie, był tak zestrojony, że on naprawdę, pomimo takiego wyglądu pudełeczka, on mógł pojechać dużo szybciej, tylko nie było czym go napędzić. Tutaj macie ten mocny silnik 250-konny prawie, ale przez pewien czas miałem takie wrażenie, że jednak jadąc po zakrętach, no nie czułem się do końca pewnie. Były takie momenty, kiedy troszeczkę obawiałem się, że mogę stracić swój tor jazdy. Także chyba nad zawieszeniem można by było troszeczkę jeszcze popracować, ale żebyście też nie zrozumieli, że jest źle, że... No właśnie, znowu wrócę. Nie wymagajmy tutaj sportu. To nie jest sportowy samochód. Macie dosyć mocny silnik, nie wymagajcie sportowego prowadzenia, a jak wymagacie, no to nie te drzwi, nie ta droga, nie ten samochód. Ale za to na pewno dostaniecie dużo komfortu. Nie będzie to S-klasa, ale też na pewno nie będziecie zawiedzeni ani poziomem wyciszenia tego auta, ani komfortem przy wjeżdżaniu w nierówności, w jakichś tam słabych drogach. Myślę, że to jest samochód, który tutaj zadowoli Was w 100%. I przechodząc też do wykończenia tego auta. Tutaj jest naprawdę w porządku. Ten materiał jest miękki, ma przepiękne, genialne fotele, w których się siedzi bardzo wygodnie, wyglądają super z tym znaczkiem GT. Rewelacja. One są i grzane, co dzisiaj już może nie jest szałem, i wentylowane, co na upalne dni super gadżet. Do tego grzana kierownica. Tak jak dziś wsiadłem w samochód, było mega zimno. Momentalnie robi się ciepło w ręce, super. Ale muszę Wam zwrócić uwagę na tutaj niżej, gdzie macie schowek, ogólnie poniżej radia, tak poniżej wyświetlacza, powiedzmy. Ja mam tu pewne zastrzeżenia, tak samo poniżej linii szyb. Te materiały, one są spasowane ok, myślę, że tu nie powinno się nic dziać, ale sam materiał, który tutaj jest użyty, nie jest rewelacyjny. Tak delikatnie mówiąc, mógłby być lepszy, to jest samochód za 150 tysięcy, mógłby być fajniejszy. I ja też od razu zaznaczę. Parę lat temu powiedziałbym, że wow, jaki super materiał w Kii. Ja dzisiaj od tych samochodów nie testuję już ich w sposób, no dobra, tu jest gorzej, ale no musi być gorzej niż Passat czy Toyota, bo jest 30 tysięcy taniej. Już dzisiaj nie jest taniej,
to jest podobna cena i tak samo mam te same wymagania, co uważam, że jest bardzo dużym sukcesem kija, że testerzy nie mówią, no dobra, ale to kija. Nie. To są auto na poziomie swoich rywali, nie z Korei, tylko tak samo z Europy i musimy wymagać od nich tego samego. Także materiały ok, ale jakby w połowie. Tutaj deska rozdzielcza, zwróćcie na to uwagę. Może Wam się podobać, może Wam się nie podobać. Ja mam pewne skojarzenia z BMW. Po pierwsze dlatego, że taki tutaj jest układ podobny do BMW, zobaczcie sobie. Ale chyba też bardziej dlatego, że ta cała deska jest zwrócona w moją stronę, w stronę kierowcy, co mnie się bardzo podoba. Ja BMW uwielbiam, także będę to chwalił, bo to jest fajna sprawa. Czyli w sumie wychodzi na to, że jadę kolejną Kiją, która podoba mi się w środku. No, nie jestem tutaj może zachwycony, ale podoba mi się w środku bardzo i ja niezmiennie tą markę kiedyś, to też parę razy mówiłem, to delikatnie mówiąc nie lubiłem, naprawdę uważałem te samochody za po prostu badziew, a od kilku już lat, a ostatnie lata, no to już jest po prostu jakościowy skok do góry, niesamowity. Popatrzcie sobie, jak wygląda środek. Na pewno rzuci Wam się w oczy to, że jest tutaj bardzo bogate wyposażenie. Naprawdę jest bogato. To jest oczywiście wysoka wersja, no to jest wersja GT. Ale ja na przykład uwielbiam do tych samochodów wsiadać. Wsiadam od razu, nie czuję znowu tego, o, jakaś Korea, słabo. Fotel podsuwa się, kiedy uruchamiamy silnik. Mamy pamięć foteli. Naprawdę, zobaczcie, radio Harmana. Gra bardzo fajnie. Nie ma, no, to też tak jak mówiłem, w jakichś poprzednich testach, to nie jest sala koncertowa, ale do tych seryjnych zestawów dźwiękowych na pewno czuć, że to jest coś dużo fajniejszego. Macie nawigację. No i może co do nawigacji, to powiem Wam, że ja Wam bardzo polecam z niej korzystać, pod warunkiem, że nie macie smartfona, pod warunkiem, że Wasze dziecko nie ma tabletu, a nie wiem, żona nie chce Wam pożyczyć swojego telefonu. Krótko mówiąc, nie macie mapy googlowskiej, to wtedy śmiało korzystajcie z nawigacji seryjnej. Oczywiście to nie dotyczy tylko Kii, bo większość producentów no, wrzuca te mapy po prostu słabe. Tutaj trzeba zaznaczyć, dać plusik Kii za to, że macie 7-letnią aktualizację. To myślę, że każdy producent powinien tak robić. Niestety to nie jest codzienność i za takie rzeczy ponadstandardowe trzeba wyróżniać, więc to robię. Macie 7-letnią aktualizację map, z których nie korzystajcie. Bardzo fajna rzecz to też kamera 360. Zobaczcie, jak rzucam sobie wsteczny. Biorę też do przodu. Tutaj naprawdę widać cały samochód, szczególnie tutaj. Widzicie całe otoczenie. Jeśli nie mieliście z tym kontaktu, to zobaczcie sobie kiedyś, jaka to jest fajna rzecz, bo naprawdę widzicie całe otoczenie samochodu. I myślę, że to się powinno zrobić standardem w autach dzisiaj, bo naprawdę dużo bezpieczniejsza rzecz. Zobaczcie, widzę sobie od razu chodnik, czy coś tutaj nie mam przy samochodzie, jedna strona, druga strona. Widzę sobie przód, widzę sobie cały samochód. To jest też, to jest chyba szczególnie fajne, bo od razu widzę, mogę zobaczyć coś, czego mogę nie widzieć w lusterku. Tak samo zobaczcie, wrzucając wsteczny, od razu lusterko przejeżdża do dołu. Kolejna fajna rzecz, taki gadżecik. Mnie się to bardzo podoba, mam to w kolejnym samochodzie i polecam. Są oczywiście wszystkie w tej wersji asystenty pasa ruchu, martwe pole, czy system odczytywania znaków drogowych. Mega. Brakuje mi head-up display. Ja nie jeździłem wiele razy z tym, więc nie mogę powiedzieć, że jestem przyzwyczajony do tego, ale jak już przejedziesz się z czymś takim i szczególnie jak jest to tak fajnie zrobione, jak na przykład było w Stingerze, bo różne też są te układy, ale jak się do tego w jakiś tam sposób przyzwyczaisz czy poznasz, to tutaj tego nie ma i mi tego brakuje. Nie wiem, czy jest opcja zamówienia, nie doczytałem. Jeśli jest, to polecam. Jak nie ma, to szkoda, bo to jest naprawdę fajna sprawa. I tak samo z automatem. Jest to klasyczny 6-biegowy automat. Co na początku, jak się dowiedziałem, to też wydawało mi się trochę dziwne, bo Kia ma skrzynię dwusprzęgłową, używa jej w tym modelu w dieslu. 1.7 CRDI ma dwusprzęgłową skrzynię,
Ale też Wam zaznaczę, że ja jak wsiadłem w ten samochód, to byłem przekonany, że to jest właśnie ta skrzynia, że to jest dwusprzęgłówka, bo naprawdę daje radę. Jak się okazało, że to jest klasyczny automat, byłem mocno zdziwiony, ale naprawdę, dotykam gazu, jest natychmiastowa redukcja, lecimy od razu do przodu, żadnych odczuć, żadnego szarpania, czegoś tam niefajnego. Jest super, może właśnie dlatego wrzucili, że ona po prostu daje radę i z tą skrzynią jest ok. Z manualem nie jeździłem jeszcze, więc się nie wypowiem. Jak macie jakieś inne odczucia, jakieś swoje wrażenia, dajcie znać w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawy, jak tu się sprawuje, czy ta dwusprzęgłówka, czy ta skrzynia manualna. Samochód kosztuje około 150 paru tysięcy w wersji GT. No i teraz tak, powiecie pewnie, że taniej w tej samej cenie kupicie Paska, kupicie Mazdę 6, kupicie Montka, też już oczywiście te mocniejsze wersje silnikowe. No i dobra, tu jest Kia i jest drożej. Tak, tylko że zacznijcie doposażać tamte samochody w to, co mamy tutaj. Zobaczcie, tu naprawdę niczego nie brakuje. Szyberdach na całą długość, czarna podsufitka, takie detale, które decydują o tym, że w aucie czujecie się jeszcze dużo lepiej. I jeśli jestem przekonany, że jeśli doposażycie tamte samochody, wyjdziecie na podobny poziom, a pewnie wiele z nich będzie droższych. Wtedy okaże się, że Kia wcale taka droga nie jest. No ale oczywiście, no zaczyna się od 90 tysięcy. No, nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało, to ocencie sami. Myślę, że mogłaby kosztować trochę mniej, ale zauważyłem, że Kia od pewnego czasu robi to, że nie daje gołych samochodów. Nawet te wersje tam M-ki, powiedzmy, one już naprawdę mają w sobie trochę gadżetów. I ja bym to... No oczywiście to trzeba to po prostu skalkulować. No dziś już na pewno nie jest tak, że Kia, Hyundai to są tanie samochody, Passat jest drogi. Czy tak jak zobaczcie, co zrobiła Honda z Civiciem. No też, jeśli nie widzieliście testu, to zobaczcie. W pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest cholernie drogi samochód, tylko jak poprzeliczacie, co on ma i dodacie do innych konkurentów, to wyjdzie na to, że cena jest mocno podobna. Myślę, że tu jest to samo. Trzeba to mocno skalkulować, dlatego że tu jest bardzo bogate wyposażenie. No i do tego fajny, mocny silnik. Zobaczcie jeszcze, jak wygląda ten samochód wieczorem. Jak wygląda podświetlenie, zegary. Jak wygląda tutaj. Taki standardzik. Ale pokażę Wam zaraz, jak on wygląda z zewnątrz. No i wygląda sobie tak. Ja uważam, że światła są super. Szczególnie z tyłu. Czyli tak. Bardzo fajny ksenon. Świetnie daje, naprawdę daleko do przodu, super widać. No i LEDy, genialne. Ja przede wszystkim uwielbiam na ten samochód patrzeć. Naprawdę coś, czego... No różne rzeczy mógłbym powiedzieć o Kii jeszcze jakiś czas temu. Ostatnią rzeczą byłoby to, że ten samochód jest piękny, no piękna Kia. To naprawdę, to nawet nie było, bo chyba ostatnie stwierdzenie, jakiego mógłbym użyć w stosunku do tego producenta, tylko byłyby stwierdzenia, ileś tam różnych stwierdzeń, potem nie wiem, książka kucharska, ileś stron, książka telefoniczna, 500 stron i gdzieś na samym końcu drobnym drukiem zdanie, które brzmi piękna Kia. No to... Kolejny samochód, który ja śmiało użyję tego słowa, ten samochód jest przepiękny. Szczególnie ta wersja, czyli śnieżno-biały kolor, cały czarny dach, fajny dyfuzor z tyłu, dwie rury. Wow. LEDy oczywiście. No postawcie to przy Passacie. No kurczę, dla mnie jest to przepaść. No, mówi się, że o gustach się nie dyskutuje. Ja w sumie nie dyskutuję, może dodam, że gust się albo ma, albo się nie ma. Także jak Ci się ten samochód nie podoba, no to ja bym poszedł jednak tego gustu poszukać. Myślę, że jest to top w klasie średniej, jeśli chodzi o sam wygląd. Naprawdę rewelacja i Kia zrobiła tutaj ogromny postęp. O, posłuchajcie sobie tego dźwięku, jeśli to jakoś tam się nagra.
no jest szał. A wracając, Kia naprawdę zrobiła ogromny postęp w designie i niech się trzymają, bo postawcie Stingera i tą Optimę, no to nie wiem, czy jest ktoś, komu się to będzie kojarzyło z, no tam, tani koreański samochodzik. Dobre. Spalanie, jeśli Was interesuje. Kia podaje 12 miasto, 6 średnio, 8 trasa. Oczywiście takie będzie, będzie też większe albo dużo większe. Ja bym Kia pochwalił za to, że nie ściemnia i o, nawet teraz mam 12, jadę cały czas po mieście, jest 12,2. I tak będzie. To nie jest spalanie, myślę, że w mieście załóżcie, że to jest spalanie takie, no powiedzmy, minimalne w mieście, albo jak jeździcie naprawdę bardzo spokojnie. Tak jak mówię, dla mnie plus dla Kii za to, że po prostu nie kłamią i podają to spalanie takie, jakie ono jest, a nie tam 8-9 i każdy potem jedzie i o, wychodzi 14. Ono będzie na poziomie właśnie tych 12 litrów w mieście, także jeśli jesteście przerażeni, to nie jest samochód dla Was, ale trzeba mieć świadomość, że tu jest prawie 250 koni, duży, ciężki samochód. Musi to palić, turbobenzyna, krótko, nie ma cudów, po prostu nie ma cudów. Mnie się tym samochodem naprawdę jeździ świetnie i tak delikatnie przechodząc do podsumowania. Czy warto kupić ten samochód za 150 tysięcy? Warto, bardzo warto. Z jakich powodów? Po pierwsze, dla mnie na przykład jest to ogromny plus, że tego samochodu nie będzie miało czworo Waszych sąsiadów z klatki. I nie będzie tak, że będziecie odróżniać sąsiadami swój samochód w zasadzie po felgach, bo pozostałe cztery Passaty sąsiadów też będą czarne. No to tutaj tak nie będzie. Będziecie widzieć swój samochód schodząc na parking, to jest mój. I ja to uważam za plus, bo nie lubię za bardzo samochodów, które mają wszyscy. Na pewno tego samochodu nie będą mieli wszyscy. Druga rzecz, naprawdę fajne auto. Się wysiliłem intelektualnie, co tym stwierdzeniem. A poważnie mówiąc, mówię to dlatego, że kiedyś kupując Kia dostawaliście tanie auto, a dziś dostajecie fajne auto. Auto, którym się chce jeździć, którym ja naprawdę za każdym razem, jak odstawiam ten samochód, no to się nie mogę doczekać, kiedy znowu pójdę pojeździć, kiedy pójdę coś nagrać, bo będę jeździł. Czuję się w nim naprawdę bardzo dobrze i ja taki samochód śmiało mógłbym rozważać, gdybym szukał samochodu klasy średniej, nowego. Tak jak powiedziałem, te samochody kosztują mocno podobnie, więc tutaj kupujecie często już to, co bardziej Wam się podoba, to, co bardziej lubicie, a nie to, co jest lepsze, bo każdy samochód będzie miał plusy, minusy, zależy, co Wam pasuje. Ten samochód śmiało możecie rozważać jako samochód, który jest po prostu dobrym samochodem. Dostaniecie genialne wyposażenie, dostaniecie fajny silnik, od którego nie wymagajcie sportowych osiągów. To będzie szybka limuzyna klasy średniej, ale to nie będzie rakieta, żebyście mieli tego świadomość. Chcę, dlatego to kolejny raz podkreślam. Jak wybierzecie tą wersję, to naprawdę bardzo szybko przyzwyczajicie się do tych wszystkich bajerów. O, tak jak teraz słychać, martwe pole i tak dalej. To oczywiście ma już bardzo dużo samochodów, ale ja myślę, że właśnie takie małe rzeczy, te gadżety dają taką przyjemność z prowadzenia samochodu, z obcowania czymś fajniejszym, a nie tylko blachy i tak dalej. Więc to są fajne rzeczy, do których momentalnie się człowiek przyzwyczaja. Więc to też jest plus takiej wersji. Dostaniecie samochód, to też nie mówiłem, który jest duży w środku. Bagażnik ma coś tam ponad 500 litrów. To nie jest mało, to może nie jest jakiś rekord, ale jest duży, spokojnie wszystko się zmieści. To jest wersja sedan. Myślę, że popularniejsze będzie pewnie kombi. Ono jest trochę droższe, ale na pewno jest na pewno bardziej praktyczne. Jest jeszcze większe i jest też bardzo ładne, co też nie jest oczywistością, ładne kombi, prawda? A tutaj jest bardzo ładne. Bardzo, bardzo mi się podoba. To jest sedan. Z tyłu miejsca jest ok. Ja jak na początku wsiadłem i też w jakichś testach widziałem, że ktoś walił głową w sufit. Ja robiłem dokładnie to samo i też mówię, oj, nie jest fajnie, ale mamy elektrycznie sterowane fotele, które jak zjechałem na sam dół, przy moim wzroście 182 i przy tym szyberdachu, który na pewno zabiera miejsce, ja ani razu nie dotknąłem głową do sufitu, więc jest ok. No i co? Po prostu kolejne fajne auto, które dostajemy od Kii za pieniądze, które może mi to ciężko przechodzi przez gardło, bo stwierdzenie, że za całkiem rozsądne pieniądze, ja muszę dodać, w porównaniu do innych aut, bo ja uważam, że 150 tysięcy
no to to nie są rozsądne pieniądze za auto bądź co bądź, no klasy średniej od normalnego, nazwijmy to producenta, nie jest to BMW, a tu już wchodzimy w kwoty dotykające BMW. No ja ogólnie uważam, że Passaty za 200 tysięcy to jest chora sytuacja. No ale jak odniesiemy do innych aut, no to już wtedy możemy powiedzieć, że za rozsądne pieniądze dostajecie naprawdę kawał samochodu i mnie się po prostu ten samochód bardzo podoba i bardzo fajnie się nim jeździ. No i na koniec, słuchajcie, jeśli chcielibyście dostać na przykład stonika od Kia na cały weekend, zatankowany na full, jeździcie sobie za darmo, wyskoczcie sobie nad morze i z powrotem. Jak dobrze pogadacie, dostaniecie jakiś inny model, jak Wam się podoba. Proszę tylko o dwie rzeczy. Pierwsza, dostałem ten samochód i Wy też dostaniecie od warszawskiego dealera Kia AS Motors. Dlatego prosiłbym po prostu, polubcie profil na Facebooku. W opisie do tego filmu macie linka. Na pewno to zobaczycie, że jak polubicie ten profil, to nie tak, że za tydzień go wyłączycie, jak sobie wygracie ten samochód, czy nie, bo wrzucają bardzo fajne zdjęcia, będziecie na bieżąco z tym producentem i to jest fajna sprawa. A ja ze swojej strony, no jeśli też mógłbym Was prosić, to po prostu proszę Was o subskrypcję tego kanału, żebyście po prostu dali mi szansę. Jeśli Wam się nie spodoba, to sobie za jakiś czas wyłączycie i tyle. Także dwie rzeczy, polubić profil na Facebooku AS Motors, link w opisie, i subskrypcja mojego kanału. Żeby to jakoś było łatwiej, no bo ktoś może już lubić ten profil, mieć subskrypcję u mnie, to po prostu w pierwszym komentarzu, który będzie dotyczył konkursu, mój komentarz, nie wiem, wpiszcie na przykład wpiszcie swojego nika, jedno słowo. Ja potem może zrobię taki filmik, że po prostu, powiedzmy, na żywo zbiorę sobie te wszystkie niki, zrobimy losowanie, no i ktoś sobie wygra samochód. Ja rozpiszę to szczegółowo w tym wpisie, tam będą wszystkie warunki, także zapraszam do konkursu, myślę, że no nie jest to nic trudnego, a można sobie wygrać fajny samochód i za darmo przez cały weekend pojeździć nową Kiją. Słuchajcie, tyle z mojej strony na dzisiaj. Ja sobie na pewno jeszcze chwilę pojeżdżę, może coś jeszcze zauważę, to może coś jeszcze dorzucę do filmu. Naprawdę fajny samochód, czuję się w nim super, wcale mi się nie chce kończyć jazdy. Oby tak dalej, oby było więcej takich aut, które nie są nijakie, do których chce się wsiąść. Ja na pewno mam tak z tym samochodem. Trzymajcie się, miłego dnia, cześć.